Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Pomerania Incognita, śladami pomorskiej przeszłości. Dzisiaj pani doktor Beata Wywrot-Wyszkowska zaprezentuje nam wykład na temat rzemiosła w późno-średniowiecznym Kołobrzegu. Dodam jeszcze tylko, że partnerami projektu są Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie oraz Fundacja Ścieżkami Pomorza. Zapraszam. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, w imieniu Instytutu Historycznego chciałem Państwa przywitać, przedstawić panią doktor habilitowaną Beatę Wywrot-Wyszkowską. Przepraszam, mam nadzieję, że dzisiaj nic nie pomylę. Pani doktor jest od wielu lat zaangażowana w badania archeologiczne ośrodka, który znajduje się na mapie archeologicznej Europy, a nawet świata. Jest ma najlepiej przebadanym miejscem na średniowiecznej mapie Pomorza Zachodniego, myślę tutaj właśnie o Kołobrzegu, miejscowości, w której były prowadzone w latach 50., na początku lat 60. badania w rejonie ośrodka wczesnośredniowiecznego, a od lat 70., 80. na terenie Starego Miasta, byśmy powiedzieli z perspektywy tysiąc ponadletnich dziejów Kołobrzegu Nowego Miasta, miasta lokacyjnego. Dzisiejszy wykład jest mniej więcej związany również z ostatnią publikacją pani doktor Rzemiosło w późno-średniowiecznych miastach południowych Nowego Pobrzeża Bałtyku, studium archeologiczne. Zachęcam do lektury, a dzisiaj usłyszymy o Kołobrzegu. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Już tutaj mój przedmówca Państwu już powiedział, że właśnie Kołobrzeg jest tym ośrodkiem, który został najlepiej przebadany i też, co rzecz ważniejsza, w ślad za tymi badaniami terenowymi ukazały się różne publikacje źródłowe i też jakieś ujęcia syntetyczne, które pozwoliły puścić w obieg naukowy i też popularno-naukowy te wszystkie informacje, które pozyskaliśmy w toku prowadzonych badań. Dzisiejszy mój wykład się skupi na tym rzemiośle właśnie w tym mieście lokacyjnym, tym, które powstało w połowie XIII wieku i w ramach takiej wielkiej akcji, która miała miejsce na Pomorzu, gdzie zakładano, kiedy zakładano miasta na prawie niemieckim, co wiązało się z budową, z organizacją starych ośrodków, budową nowych miast i ogólnie ożywieniem gospodarczym. Przemiany te wszystkie, ta akcja kolonizacyjna i ta przebudowa pociągnęły ze sobą szereg przemian związanych właśnie z przemian przestrzennych, gospodarczych, a także etnicznych, gdyż one się wiązały z napływem osadników z terenów Niemiec północnych i środkowych, którzy właśnie wraz z lokacjami miast przybywali na obszar Pomorza i też do Kołobrzegu. W momencie założenia miasta tego w połowie XIII wieku Kołobrzeg miał ze sobą kilkusetletnią tradycję, kilkusetni rozwój. Miasto właściwie jak gród został założone w końcu IX wieku. Był to, pełnił on funkcję celnego grodu plemion zamieszkujących Dolną Persentę. Był to ośrodek w przymciach targowych, który z czasem nabrał cech miejskich, siedziba biskupstwa. I też tam, jak już dzisiaj mówiliśmy, były też, Kołobrzeg też odwiedził święty Otton z Bambergu w latach 1124-1125 i właśnie w tym czasie doszło też do ostatecznego skrystalizowania ośrodka, tak jak i całego Pomorza. W połowie XIII wieku, tuż przed lokacją tego nowego miasta, sytuacja w Kołobrzegu się stała następująco. Sam zespół grodowy, czyli tutaj jest gród i podgrodzia, które znajdowały się w odległości około 4 km od morza, na takiej dużej wysoczyźnie morenowej, na skraju tej wysoczyzny, tuż nad brzegiem Parsenty po jego prawej stronie. Ściśle z ośrodkiem grodowym, tym centrum osadniczym były związane weżelnie, czyli miejsca źródeł słonych, usytuowane w północnej części Wyspy Solnej i po jej prawej stronie brzegu Parsenty, które były eksploatowane najpewniej już od VII wieku. A akurat w przypadku Kołobrzegu, tego wczesnośredniowiecznego, były źródłem dużego bogactwa i też przedmiotem służby, przedmiotem eksportu i handlu nie tylko regionalnego, ale też i dalekosiężnego. I w takiej oto sytuacji, w połowie XIII wieku osadniczej, biskup
Kamiński Herman oraz książę Dymiński Warcisław III przedstawili w przywilej lokacyjny. Z czym się wiązało ten akt prawny? Po prostu założono nowe miasto. Założono nie w miejscu dawnego zespołu ogrodowego, ale przesunięto niespełna 2 km w kierunku północnym i zostało to miasto założone na takiej jedynej wystającej z ponad bagiennego podłoża wysoczyźnie morenowej. I właśnie na tej wysoczyźnie założono w drugiej połowie XIII wieku miasto lokacyjne, do którego też właśnie udział w jego zakładaniu miała właśnie ta właśnie ludność napływowa, ale co trzeba podkreślić, też uczestniczyła w tym przedsięwzięciu ludność słowiańska, ta miejscowa, która napływała ze Starego Ogrodu. Dość wspomnieć, że już właściwie w drugiej połowie XIII wieku Gród Kowrzyski był wyludniony. Znajdowały tam się później ogrody oraz założono klasztor benedyktynek. Proszę zwrócić uwagę, że pierwotne osadnictwo miejskie objęło tylko i wyłącznie teren tego wyniesienia. Nie dochodziło do brzegu rzeki, gdyż tam jeszcze znajdowała się zabagniona dolina Parsenty i ona była częściowo zalewana. To miejsce nie dawało się do osadnictwa. Tak samo teren Wyspy Solnej z Warzeniami również był tylko wykorzystywany okresowo w sezonie tam późno wiosennym i letnim, kiedy można było ważyć sól. Warunki tam się środowiskowe uniemożliwiały stałe zasiedlenie. Co ciekawe, przy założeniu nowego miasta trzeba powiedzieć tutaj, że samo miasto zostało założone na tej wysoczyźnie, ale port został już umieszczony przy ujściu Parsenty do morza. Najpewniej wydało się tym miejscu, w którym znajduje się do dzisiaj. Miasto się dosyć szybko rozwijało i już w XIV wieku osiągnęło taki kształt. I tutaj należy podkreślić, że w drugiej połowie XIV wieku rozpoczęto akcję zasiedlenia obszaru nadrzecznego. Aby przystosować ten teren do zabudowy, należało go uprzednio ususzyć, co się wiązało z nawożeniem bardzo dużej ilości ziemi, różnych śmieci, żeby podwyższyć ten poziom użytkowy gruntu. I wśród tych nawiezionych warstw znajdują się takie również znaleziska związane z rzemiosłem. Jak już wspomniałam, w tworzeniu tego nowego ośrodka kołobrzeskiego miała udział i ludność słowiańska, i ludność napływowa. I wśród tej ludności napływowej znajdowali się również rzemieślnicy, którzy przynieśli na nasze tereny nowe technologie wytwórcze, nowe zestawy naczyń, używali odmiennych surowców do produkcji podobnych przedmiotów, czyli jak można powiedzieć, nastąpiła całkowita reorganizacja tego rzemiosła. My nie mamy zachowanych dokumentów cechowych, ale trzeba się domyślać, że stworzyły się te właśnie grupy cechu, czyli takie organizacje, które nie tylko zajmowały się sprzedażą, pilnowały tam jakieś pewne przywileje dotyczących zakupów surowców, czy też sprzedaży produktów, ale też się zajmowały kształceniem rzemieślników, czyli to była już wykwalifikowana kadra, która z pokolenia na pokolenie przyjmowała te tradycje wytwórcze. Oczywiście Kowrzyk się bardzo szybko rozwija, jak to Państwo widzą, już w XIV wieku właśnie zostały tutaj zasiedlone te tereny nadrzeczne, miasto zostało opasane, rozpoczęto odbudowę murów miejskich zakończonych w XV wieku, wokół miasta powstało kilka przedmieść, w dalszym ciągu były wykorzystywane warzelnie. Oczywiście to też zaowocowało, że ten sukces gospodarczy wynikał też właśnie z dobrych uwarunkowań do rozwoju dobrej gospodarki, w sensie, że w dalszym ciągu kontynuowano produkcję i eksport soli, to było właściwie główne bogactwa Kołobrzegu. Kolejny, dalej koniecznie rozwinąć handel, w tym dalekosiężny. Oczywiście nadmorskie położenie sprawiało, że możliwa była żegluga tutaj i wymiana towarów z ośrodkami położonymi już dalej. No i oczywiście wytwórczość rzemieślnicza. Należy pamiętać, że rzemieślnicy nie tylko wytwarzali przedmioty, które były potrzebne do życia codziennego, ale też byli odbiorcami surowców, które właśnie były jednym z głównych towarów, którymi handlowano w ramach Związku Hanzeatyckiego. Co też Kołobrzeg szybko wstąpił do Hanzy, a w XIV wieku był bardzo aktywnym jej członkiem. I jeszcze dzisiaj skupię właśnie na tym rzemiośle, które w mieście późnośredniowiecznym na podstawie źródeł archeologicznych. I w toku dotychczasowej kopalisk zostały odkryte bardzo duże ilości różnych znalezisk, które można pogrupować
w takie kilka takich kategorii. Jakie mamy źródła do poznania rzemiosła? Są to instytucje, czyli w miejscu nienaruszone miejsca, różnych właśnie miejsc produkcji, czyli urządzeń produkcyjnych, budynki, pieców, jam i innych jeszcze jakichś tam urządzeń, które były z wyposażeniem warsztatów rzemieślniczych. Tutaj mamy przykład takiego warsztatu rzemieślniczego Kowalskiego. Mamy tutaj mury, oczywiście kamienice, to było we frontowej części kamienicy. Mamy tutaj paleniska, to jest drugie palenisko. A co muszę powiedzieć, tutaj obiekt był na ścianką, który jest już testował negatyw na dwie części, czyli tutaj mamy takie pomieszczenia produkcyjne. W dalszym kolejności należy mieć odpady, ruchome pozostałości produkcji, czyli nagrodzony surowiec, półfabrykaty, odpady produkcyjne, wyprodukowane wyroby. I w tym przypadku są tutaj odpady powstałe przy produkcji grzebienia z długimi zębami z kości metawodia, szucowia bydła. Znajdujemy też narzędzia, które służyły rzemieślnikom w ich pracy. Mamy tutaj różne tam noże, świdry, obcęgi, siekiera, osełka. No i wreszcie mamy gotowe produkty, czyli efekt końcowy pracy rzemieślników. Czyli te wszystkie źródła są taką składankę, można z niej użyć taką składankę, która pozwala nam otworzyć wiele aspektów wytwórczości rzemieślniczej w średniowiecznym mieście. Na podstawie źródeł archeologicznych udało się zidentyfikować następujące rodzaje aktywności rzemieślniczej. Jest ich tych specjalizacji blisko 20, chyba dokładnie 20, aczkolwiek jest ich rzeczywiście dużo mniej niż tych, które są, które można tam zidentyfikować na podstawie analizy źródeł pisanych. Ale to wynika z istoty samych źródeł archeologicznych, po których się nie zachowują wszystkie ślady aktywności ludzkiej. No trudno mówić, żebyśmy mieli tutaj ślady działalności tragarzy na przykład, kramarzy, czy też nawet takiej sytuacji jak kuśnierstwa. Po prostu wiele takich innych jeszcze można sytuacji tutaj mnożyć. I właściwie po tych rzemiosłach zachowują się bardzo rzadko ślady, jeśli w ogóle się na nie natrafia. Pod względem archeologicznym w Kowrzegu zostały najlepiej, przepraszam, rozpoznane rzemiosła skórnicze. Na terenie miasta odkryto nie tylko warsztaty zajmujące się wyprawą surowca skórzanego, też produkcją wyrobów z tego tworzywa, ale też bardzo duże liczby różnorakich przedmiotów skórzanych znajdujących się na wyposażeniach użytkowanych przez ludność, a też związanych z transportem, uzbrojeniem. I zacznijmy może ten nasz wykład od garbarzy. Jak Państwo wiedzą, garbarze to są ci skórnicy, którzy wyprawiają skóry zwierzęce, przeznaczone do produkcji kolorów innych, z tym, że oni wyprawiają skóry bez włosia, tak zwane skóry licowe, w odróżnieniu od kuśnierzy. I właśnie na terenie miasta udało się odkryć pozostałości dwóch warsztatów garbarskich. To są bardzo takie rachityczne relikty, są tylko te plany obiektów, ale przepraszam. Tutaj mamy szereg takich jam, w których znajdowały się pierwotnie kadzie z brzeczkami. Tutaj mamy też taką tą tworoboczną jamę, w której mogła być umieszczona skrzynia garbarska. W takich skrzyniach właśnie albo wapniono skórę, czyli tam obozowano okrywę włosową przed usunięciem, albo też wykorzystywano do garbowania. Ale najbardziej interesującym znaleziskiem jest tutaj oto to naczynie, to jest fragment drewnianej stępy. Jest to naczynie wydrążone w pniu drzewa i w tej stępie najpewniej była kruszona kora, wykorzystywana właśnie do garbowania roślinnego skór. Oczywiście w tych jamach, które właściwie jak już ten dosokład został zlikwidowany, to oczywiście pomniki usunięto, teren zniwelowano, a resztki, te wszystkie śmieci, które się znajdowały na tym roszczeniu warsztatu, wsypano do tych jam. Tam się znajdowały szczątki sierści, zrasowane wapno, popiołu, rozkruszona kora, a także ścinki skór. Oczywiście tak rozkruszona kora wskazuje, że w tym warsztacie specjalizowano się w wyprawie roślinnej, czyli za pomocą kory dębowej, bo tak najczęściej najbardziej rozszerzony był garnik. Z drugiej strony ulicy odkryto drugi warsztat. No też mamy tutaj właśnie jest fragment, nawet zachował się pociągowej konstrukcji, a w której wnętrzu mógł się zajmować pojemnik. Tutaj jest właśnie kać, która mogła służyć do wyprawy skór, czyli takie skóry już po usunięciu golizny były w niej moczone.
Mamy też warstewki z, tutaj takie z zastosowanego wapna, popiołu, przyszłego sierścią i włosiem, które mogą wyznaczać stanowisko, gdzie usuwano te, gdzie, tą sierść ze skór. Co ciekawe, w tym warsztacie nie zarysowano żadnych okruchów kory, ani jednego. Czyli to może wskazywać, że tutaj wyprawiano skóry innymi metodami, czyli znaczy innymi garnikami. Mogły to być substancje mineralne, np. alum glinowy, lub też stosowano wyprawę tłuszczową, czyli nasycanie już tej golizny bez włosia tłuszczami. I w taki sposób wgarbowane były skóry. Tutaj mamy kolejną taką gliną rzemiosła, najbardziej popularną w wszystkich miastach średniowiecznych, a także w Kołobrzegu, było szewstwo. I też trzeba tutaj podkreślić, że szewcy wraz z kowalami, krawcami, piekarzami tworzyli tak zwaną grupę czterech rzemiosł, tych podstawowych rzemiosł, które w świetle późniejszych źródeł reprezentowali oni przed Radą Miasta interesy ogółu rzemieślników. I tutaj tak Państwu, akurat nie chcieliśmy takiego warsztatu szewskiego w postaci budynków, dlatego tutaj Państwu przytoczyłam rysinę z kompleksu z tego, z kompleksu Nürnbergskiego, braci ten 12. I tutaj jest właśnie przedstawiona pracownia szewca, czyli jak tutaj narzędzia są, tutaj na porze na pniaku, tutaj szewc akurat szyje obuwie. Takie buty wykopaliśmy w Kołobrzegu. Są to oryginalne buty wykopaliskowe, tylko że one się znajdują w kawałkach. Leżały tak po prostu elementy ze sobą ponownie zszyć i stąd uzyskujemy takie buty. Proszę zwrócić uwagę, że to były różne fasony. Były to buty dziecięce, niskie, wysokie, z różnym rodzajem zapięcia, użytkowane przez ogół mieszkańców. Również udało nam się odkryć pracownię szewską, a miejsce tej pracowni wyznaczały bardzo duże pokłady ścinków na podłożu z jednej posesji, która notabene przylegała do dawnej ulicy Szewskiej, średniowiecznej. Znaleziono właśnie około ponad 50 tysięcy ścinków, różnych też przedmiotów skórzanych, w których znajdują się takie bardzo charakterystyczne ścinki z negatywami po wykroju podeszew. W pracowni też oprócz napraw obuwia zajmowano się również jego naprawa, oprócz produkcji nowego obuwia zajmowano się również jego naprawami. Na terenie warsztatu znaleziono również narzędzia służące do obróbki skór. Właśnie to taki jest bardzo ciekawy zabytek, to jest głownia noża. Jego czubek jest taki charakterystycznie podwinięty i takie ukształtowanie ostrza pozwalało dwoić skórę w pół bez możliwości przypadkowego jej tam uszkodzenia. Co ciekawe, na terenie warsztatu, na części podwórza, znaleziono warstewki przemieszanego wapna, popiołu i sierści, co też wskazuje, że szewc we własnym zakresie garbował skóry. To było częstą praktyką w miastach, co doprowadzało do częstych zatargów pomiędzy szewcami a garbarzami. Nawet w 16-wiecznych dokumentach kołobrzeskich znajduje się właśnie wzmianka o takim zatargu pomiędzy szewcami i garbarzami. Nie tylko, w Kołobrzegu nie tylko byli szewcy, którzy zajmowali się, może w drugiej połowie, może pod koniec XIV wieku, wydaje mi się, że się pojawili też w mieście wyspecjalizowani rzemieślnicy, tak zwani łaciarze, którzy zajmowali się wyłącznie naprawami obuwia oraz jego produkcją, ale ze skór używanych. Ci mieszkańcy mieli bardzo trudny dostęp do skór nowych, stąd też wykorzystywali stare buty. Tu mam taką rycinę XVII-wieczną, co prawda garbarza. Zwróćcie uwagę, że tutaj się leżą bardzo dużo butów, które właściwie były tym surowcem, których pozyskiwano tam lepiej zachowane partie skóry do wyrobu jakichś drobnych elementów do napraw, jak łaty, jakieś tam elementy uzupełniające. Natomiast też buty te były przerabiane. Ja sobie pozwoliłam przytoczyć zabytek z Gdańska, to tak może wyglądać dziwnie, ale nie miałam takich zabytków w całości zachowanych, które bym Państwu obrazowały, na czym polegały te naprawy. Tutaj mamy parę butów. One pierwotnie pochodziły z dwóch różnych par, te buty, co na to wskazuje sposób zapnięcia. Jedna para była zawiązana rzemieniem, takim długim, którym miał taki wrzemię do współczesnej sznurówki, a w drugim przypadku były to krótkie rzemienie z takimi związanymi guzami, które przewlekano przez dziurki, takie soczewkowate otwory znajdujące się po drugiej stronie cholewki. Te buty pierwotnie były wysokie. One po tych szarówkach zostały skrócone i już były to trochę inne buty i mógł to je używać już kolejna osoba. Łaciarze wykształcili się właśnie w tym XIV wieku
to też wynikało z dużego rozwarstwienia społecznego i wzrostu biedoty, dla której właśnie zakup używanych wyrobów był jedynym możliwym sposobem na zaopatrzenie się w podstawowe produkty potrzebne do życia. I to dotyczy nie tylko łaciarstwa, ale też krzestwa, ale też innych dziedzin wytwórczości rzemieślniczej. No jak już wspomniałam wcześniej, chociaż nie są wspomniani w źródłach pisanych kaletnicy, też wytwórcy, czy miechownicy, którzy wytwarzali przedmioty skórzane, to mamy ślady działalności takich źródeł jak kaletnicy, prawda, też miechownicy. O czym też świadczą te gotowe wyroby, czyli produkty tych warsztatów? Są to właśnie pochewki noży, pochewki puginałów, rękawice, zakiewki, klapy torby, to jest właśnie jak samochodzie klapa, futerały, oczywiście pasy. Udało nam się też również odkryć pomieszczenia produkcyjne tych rzemieślników. Jedno z nich znajdowało się na zapleczu, na podwórzu działki, mieściło się w takim lichym, pieczynkowym budynku. Drugi warsztat mieścił się w piwnicy budynku takiego solidnego, drewnianego konstrukcji szkieletowej. I w warsztacie tym, w którym się mieścił, w tym pieczynkowym budynku, zajmowano się różnicowaną produkcją. Wytwarzano tutaj, jak na to wskazują, bardzo duże ilości ścinków, skórzane pochewki. Na miejscu też wykonywano metalowe okucia do pochewek. Tu mamy takie okucie, taki półprodukt jeszcze niewykończony. Tutaj należało już na to, by zgiąć w pół i zacisnąć na, jeszcze tej części rozkopać i zacisnąć na pochewce. Ale też znaleziono liczne ślady produkcji okładzin i oprawek rękojeści, czyli takie już to mogło takie mieć właśnie oprawki. I to wszystko wskazuje na to, że tutaj znajdowała się pracownia takiego właściwie, w wierdzeniu tutaj wytwarzano już całe komplety dożyńcze, czyli tak, wykańczano noże, wyposażano je w okładziny, dodatkowo jeszcze wyposażano w pochewki skórzane z metalowymi okuciami, które też były wykonywane na miejscu. Ale kolejni rzemieślnicy właśnie z tej grupy tych czterech podstawowych rzemiosł. Oczywiście było duże zróżnicowanie zawodowe, zwłaszcza w tych większych miastach byli wśródkowali wymieniani podkownicy, gwoździarze, producenci kotwic, twórcy noży, a niestety na podstawie samych znalezisk archeologicznych trudno jest określić, jeżeli mamy jakieś warsztaty, jaką one prowadziły produkcję. Najczęściej odkrywamy właśnie te gotowe wyroby. To są różne wyroby związane z wyposażeniem gospodarstw domowych, z oporządzeniem jeździeckim, czy z użytkowaniem konia, z oporządzeniem jeździeckim, z uzbrojeniem, oczywiście narzędzia. Udało nam się również odkryć warsztaty kowalskie. One też się mieściły we frontowych partiach działek. Tu mamy taką jeden warsztat, mieścił się w kamienicy budynku ceglanego. To są paleniska, czyli tam, gdzie tego, tutaj mamy też beczki, w których była umieszczana, w którą wlewano wodę i to służyło tam do składania tych obrabianych przedmiotów, że podłoże w tej części, gdzie znajdowała się kuzia, nie były twardzone, to przejście pomiędzy paleniskami a beczkami utwardzono posadzką. W tej kuźni urządzenia termiczne znajdują się wewnątrz budynku, ale mamy przykłady kuźni, gdzie te pomieszczenia, te urządzenia produkcyjne znajdowały się na otwartej przestrzeni. Tu mamy taki właśnie zakład, tutaj się znajdował w ulicy Gardownicza. Są tutaj dwa paleniska i związana też jest z tym zakładem piwniczka, do której był doprowadzony kanał wodociągowy, przy wrocie którego znajdował się zbiornik na wodę. I tu się była też kopana beczka. Tutaj się nie zachował, to był taki budynek frontowy, drewniany, on podpiwniczony. On nie zajmował całej szerokości parceli, a dojazd do warsztatu był możliwy przez takie pozostawione przejście po jednej stronie budynku. No oczywiście mamy tutaj cieśli. No, do połowy XIV wieku Kowrze był praktycznie zabudowany w drewnie i cały czas były to budynki te drewniane wznoszone, ale mówię, no ktoś musiał te budynki tym ludziom wznosić, tym mieszkańcom. I tutaj mamy taki właśnie przykładowych cieśli tam właśnie za tego Nürnberger Hausbicher. Oczywiście bardzo nie mamy takich ewidentnych narzędzi, które by się można łączyć z tą działalnością cieśli, ale mamy za to gotowe produkty cieśli, czyli mamy tutaj
domy, które odkrywamy, ich relikty domów właściwie drewnianych. I tutaj mamy taki właśnie budynek szkieletowy, w ogóle, które się bardzo szybko, one ten sposób budowania, wznoszenia domów i techniki zostały przeniesione tutaj właśnie na Pomorze wraz z kolonistami niemieckimi i bardzo szybko się upowszechniły właśnie w środowisku miejskim, zwłaszcza z tego względu, że na czym polegał fenomen tego budynku. Po prostu budynek ten składał się z takiej drewnianej ramy, z belki, która stanowiła przecież. W jej płaszczyźnie tutaj górnej były wytwiercane otwory, w których osadzano czopy pionowych słupów i one, te słupy były łączone u góry kolejną ramą. Przestrzeń pomiędzy tymi słupami można było wypełnić pionowymi albo poziomymi deskami, pieczęką albo pełną gliną. Czasem zaczęto wypełniać to cegłami, co tak mamy właśnie taką już do tego muru pruskiego, znanego też i już z późniejszego budownictwa. Oczywiście zaletą tych budynków było to, że można było z nich formować budynki o dowolnej wysokości, wielkości, co też zwłaszcza, że wysokości, co też stwarzało w środowisku miejskim szczególne możliwości do pozyskiwania dodatkowych powierzchni użytkowych. I tu mamy też kolejny przykład takiego budynku szkieletowego, który był też podpiwniczony i miał też parter i najpewniej użytkowe poddasze, czyli właściwie to był budynek trzykondygnacyjny. Tak jak Państwu wspominałam, tam był warsztat kaletniczy, tam w takiej piwnicy, to właśnie on się mieścił w piwnicy tego właśnie rekonstruowanego budynku. Oczywiście nie tylko domy, ale też znajdują się takie, gdzie się zajmowali się budową też innych urządzeń, między innymi latryn, może nie wszystkich, ale zamożniejsi mieszkańcy mogli sobie pozwolić na wynajęcie cieśli, które im budował solidną latrynę. Oczywiście odkryłem tylko te dolne, częściej zagłębione w ziemi latryn i tutaj właśnie mamy taki przykład, latryn wykonanych właśnie z dębiny, porządnie, tutaj są słupy, belki, czyli taka typowa, porządna konstrukcja cieszelska, długotrwała. Oczywiście dalszą dziedziną rzemiosła było bednarstwo, które odgrywało rzeczywiście w miastach, zwłaszcza portowych, tych, które prowadziły handel wręcz nieocenioną rolę, gdyż byli oni dostarczycielami podstawowego wówczas opakowania, jakim były beczki. Beczki można było łatwo przetaczać w porównaniu do swojej wagi miały niesamowicie wiele większą pojemność, łatwo było je uszczelniać, czyli te wszystkie czynniki sprawiały, że one były tym uniwersalnym towarem, tym opakowaniem na różne jakie rodzaje. My niczym nie odkrywamy beczek takich, które mogły być już wykorzystane jako pojemnik, tylko już do przewożenia towarów, ale już wtórnie wykorzystane. Najczęściej są one wykorzystywane jako zbiorniki w różnych systemach odwadniających. Takim odrębnym produktem pracowni bednarskich były niewielkie miski klepkowe. Oczywiście znajomość tych naczyń też dotarła na nasze ziemie wraz z kolonistami niemieckimi. Wykonywano je z takich trapezowatych klepek, które łączono wiklinowymi obręczami. Klepki te wykonywano z drewna, drzew iglastych, najczęściej z sosny i świerka. Oczywiście to są jedne z liczniejszych zabytków drewnianych, które się odkrywa na terenach miast średniowiecznych, a też wynikało też z dużego zapotrzebowania na te wyroby, gdyż jak się przypuszcza, w każdym gospodarstwie domowym mogło znajdować się od kilkunastu do kilkudziesięciu takich naczyń. No to oczywiście powodowało też duże zapotrzebowanie na te wyroby. Mało tego, ich seryjna produkcja była przedmiotem handlu, bo w Kołobrzegu odkryliśmy skład takich naczyń na jednej z działek miejskich, w takim budynku sytuowanym na podwórzu pod działki znaleziono właśnie piwniczkę, w której mieściło się 60 takich misek, no, czyli to też świadczy o skali produkcji i handlu tymi naczyniami. Obok bednarzy również naczynia wykonywali tokarze, to było ich głównym właśnie takim przedmiotem produkcji, ale też wykonywali różne takie mniejsze pojemniki, mamy tutaj pusterko, elementy mebli, nawet jakieś tam drobne te piony do gier, no to jest też duży asortyment był tych wyrobów, których oni się zajmowali ich wytwórczością. I najczęściej też był najbardziej bardziej rozpowszechnionym produktem pracowni tokarskich były misy toczone, ale jak to Państwo widzą na tej rycinie, one były toczone tylko wewnątrz naczynia, nie były toczone na zewnątrz. Na zewnątrz były ociosywane.
taki sposób wykonania powodował, że można było wprowadzić podział pracy, czyli nałóżmy mistrz wytoczył na tokarce środek naczynia, czeladnicy lub uczniowie tam mogli je obrabiać na zewnątrz, czyli tam kilkoma pociągnięciami noża czy tam ośnika uformować jej pogulisty kształt. I to skracało znacznie proces produkcji i też potaniało te wyroby. I też one stały się no, wręcz masowym towarem produkowanym i masowymi wyrobami użytkowanymi w gospodarstwach domowych. No i mamy też kołodziei. No, nie tylko statki, ale też i transport lądowy odgrywał istotną rolę. Tutaj mamy właśnie kołowozu. Jak wykazały badania takich zabytków w Greifswaldzie, koła, które to tak mamy, to w Kowrzegu, one miały już średnicę około metra, metra dziesięciu, mogły pochodzić z wozów, które miały rozstaw osi około metra, metra dwadzieścia i do długości 4 metrów, czyli to były dosyć duże pojazdy użytkowane w transporcie lądowym. I garncarstwo. Może mimo, że garncarze byli tymi rzemieślnikami, którzy stali znajdowali się w tej niższych warstwach hierarchii rzemieślniczej, co też wynikało z rodzaju surowca, który obrała ci glina ogólnodostępna, to jednak ich praca była bardzo potrzebna miastu, gdyż w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na położenie ekonomiczne, naczynia te były niezbędne. Oczywiście krótkotrwałość tych użytkowania tych naczyń sprawiała to, że było ciągłe zapotrzebowanie i stały napływ od producenta do konsumenta. Oczywiście w Kowrzegu, w początkowym okresie rozwoju miasta, można odłożyć działalność garncarską w dwóch tradycjach, tej słowiańskiej, która się charakteryzowała, produkcją naczyń wypalanych w atmosferze utleniającej, czyli te naczynia po wypale miały jasną barwę oraz tradycją przyniesioną przez osadników niemieckich, w której naczynia były wypalane na taki ciemno-szary kolor w atmosferze redukcyjnej, z małym dostępem tlenu. Oczywiście tutaj mamy taki dzbanek akurat w Słowiańcu, który jest właśnie naśladownictwem tych wyrobów siwych, bo we wcześniejszych okresach garncarze słowiańscy wytwarzali właściwie tylko, no, głównym tym naczyniem, które były wytwarzane, to były garnki, faktycznie misy. A tutaj wraz z wprowadzeniem nowej technologii produkcji zwiększono, wzbogacono asortyment naczyń, przez to możemy mówić o naczyniach kuchennych, czyli garnkach oraz naczyniach stołowych, te, które były używane do spożywania posiłków. U schyłku średniowiecza pojawia się nowy trend w twórczości garncarskiej, a mianowicie znów się są wytwarzane naczynia w tej atmosferze, wypalane w atmosferze utleniającej, ale mają one szkliwione od wnętrza ścianki. Czyli to już taki jest, one te naczynia się pojawiają już w końcu XV wieku, w niektórych miastach ta produkcja była też inicjowana nawet i w drugiej połowie XIV wieku. I tutaj właśnie są te naczynia, w XVI wieku właściwie zyskują coraz większą popularność. Niestety nie udało się w Kowrzegu odkryć śladów warsztatów garcarskich, ale sądząc po masowości tych naczyń, no, one się musiały znajdować w mieście. Oczywiście no, mówimy też o ładownicy metali kolorowych. Jest ono bardzo słabo poświadczone w źródłach archeologicznych. Mamy niewiele znalazłych świadczących o tej aktywności. Ale tutaj mamy takie przykłady związane z odlewnictwem ozdób. Służyły do tego kamienne formy odlewnicze. Tu mamy właśnie takie negatywy, które były negatywy zapinek. Tu mamy też od razu kolce były odlewane i tu mamy takie właśnie zapinki, gotowe produkty pochodzące z takich form. Oczywiście odlewano zapinki o różnych kształtach. Tutaj mamy różne rodzaje zapinek, czyli były to dość popularne ozdoby w środowisku miejskim. Nie tylko. Oczywiście też ważne miejsce zajmowała obróbka poroża i kości, aczkolwiek jeżeli mówimy o takich warsztatach czy specjalizacjach rzemieślniczych, trudno mówić jeszcze o średniowieczu, bynajmniej w przypadku Kołobrzegu, że tutaj istnieli bardzo wyspecjalizowani rzemieślnicy, którzy zajmowali się tylko i wyłącznie produkcją wyrobów z kości. Jak Państwo przedtem widzieli, był tam warsztat, gdzie we własnym zakresie wytwarzano sobie rękojeści, oprawki rękojeści noży.
nałaga się zacięcie produkcji, mogły być wytwarzane w innych warsztatach przybory do gier. No to oczywiście też grzybienie. Akurat udało nam się odkryć ślady pracowni grzybienniczej, dopiero która jest datowana na drugą połowę XIV, początek XV wieku, w której wytwarzano właśnie grzebienie. Były to dwa rodzaje grzebieni, wykonywane też z różnych, można powiedzieć, surowców. Pierwszy to tak zwany grzebień z długimi zębami. Oczywiście też ta tradycja tych, wytwarzania tych grzebieni dotarła do nas tutaj właśnie na Pomorze wraz z osadnikami niemieckimi. I też i te grzebienie były wytwarzane głównie z kości bydlęcych. Tu mamy właśnie ślady, to są właśnie tu mamy odpiłowane końcówki kości, które trzeba z jednej strony tę kość odpiłować. Tu mam taką rozłupaną kość, tu mam jakieś płytki, nieudane wyroby i właśnie później powstał w wyniku tych różnych procesów taki właśnie grzebień. Drugim rodzajem grzebieni to były właśnie wykonywane z pochew rogowych, czyli z możdżenia bydła wycinano taki klocek, tu mamy nasadę możdżenia, tu mamy końcówkę możdżenia, którą właśnie powstała, została odrzucona po wycięciu klocka. Z tego klocka ściągano okrywę rogową, ją prostowano, wyciągano z niej płytkę i prostowano i wycinano później zęby. W odróżnieniu do ośrodka wczesnośredniowiecznego bardzo słabo mamy poświadczone bursztyniarstwo w mieście lokacyjnym. I tutaj właśnie najczęściej znajdujemy takie naturalne bryłki bursztynu, bardzo mało zabytków. Częściej chyba ta bryłka bursztynu, właściwie wytwarzana z bursztynu różne ozdoby, paciorki. Tutaj mamy taki zestaw paciorków znalezionych na jednej działce, które mogły pochodzić z tego samego naszyjnika lub też z różańca. Taki mały krzyżyk, też bursztynowy, on mógł też pochodzić z różańca. Oczywiście w innych miastach, tych bardziej rozwiniętych, bardziej z większą liczbą ludności, istnieli specjalni rzemieślnicy, którzy zajmowali się produkcją różańców z niemieckiego Paternostermacher. Tu mamy akurat wytwórcę różańców, takie przedstawione właśnie z tego księgi nürnberskiej. I oczywiście różańce z bursztynu były tym najbardziej ekskluzywnym rodzajem wyrobu, który oni wytwarzali, bo głównie wytwarzane te różańce były z drewna oraz z kości. Tkactwo. Też się zachowało niewiele tych śladów po działalności tkaczy, aczkolwiek źródła pisane wspominają o tkaczach, którzy zajmowali się tkaniem tkanin z włókien roślinnych oraz tkaniem, inna druga grupa tkanin z włókien wełnianych. W materiale wykopaliskowe zachowują się właściwie tylko tkaniny wełniane, ponieważ włókna roślinne w kwaśnym środowisku, które tam w tych warstwach kulturowych ulegają rozkładowi. Znajdujemy też również narzędzia, przybory właściwie do przędzenia, aczkolwiek to przędzenie odbywało się normalnie w domach, nie? To były kobiety wynajmowane do przędzenia i tutaj mamy takie właśnie proste narzędzie, to jest wrzeciono, jest przęśnik, wprowadzono to wrzeciono przęśnikiem w ruch i po prostu tak przędzono. I kolejna rzecz, szkutnica, skoro Kołobrzeg leżał nad morzem, kupcy kołobrzescy podróżowali do wielu portów, musiało być oczywiście zapotrzebowanie na budowę statków. Najpewniej stocznia jest zmiankowana w źródłach pisanych, ale ona znajdowała się w pobliżu portu, czyli poza miastem, bo jak Państwo tam widzieli, miasto, port znajdował się w pewnej odległości od miasta. I w samym mieście udało nam się odkryć taką właśnie łódź, to jest taka dość prymitywny ten wyrób, bo ona jest to dłubanka, dolna część łodzi została wydłubana w jednym pniu drewna, do której zostały nadbite klepki, wzmocnione oczywiście wręgami. Natomiast w mieście znajdujemy dosyć dużo nitów szkutniczych, czyli są to elementy, którymi łączono pasy poszycia. Skąd się one znajdują? Z rozbiewanych statków wykorzystywano też niewykorzystane części burt do utwardzenia terenu. Rzucano je na podwórza, nawet pomieszczenia domów i one też tam trafiały właśnie, między innymi te nity, właśnie z tymi elementami już zniszczonych statków. Oczywiście jak budowa statków, to są potrzebne liny, przecież to były żaglowce, trzeba było odpowiednie olinowanie wykonać. No i oczywiście produkcją lin
zajmowali się podróżnicy, którzy też nie tylko na potrzeby skutnictwa, ale też i transportu, życia codziennego, wytwarzali szereg lin. Oczywiście było wytwarzanie lin z włókien roślinnych, zwierzęcych, wełniane, nawet z łyka. Tutaj mamy znaleziska lin tutaj w Kławrzegu, a także udało nam się znaleźć narzędzia powoźnicze, czyli takie, to są tak zwane wilczki, czyli za pomocą tych narzędzi, jak rozwijano taki kręcony sznur, ten, wyrównywano mieci przędzy. I stąd tam one były wkładane po prostu między te otwory i po prostu wyrównywano, że później one były wyrównane i jak już skręcano tą linę, to wtedy już one były to odpowiednio ułożone, żeby można było odzyskać dobrej jakości produkt. Oczywiście, jak to Państwo zobaczą w następnej rycinie, ze względu na to, że Polacy skręcali bardzo długie liny i musieli to robić na torach powróżniczych, których przy takie tory miały nas długości, dochodziło długość do 80 metrów. Oczywiście tego się nie dało zrobić na podwórzu działki, czy na jakichś ulicach, które też na których się odbywał ruch. Najczęściej produkcja rzemieślnicza odbywała się albo pod murami miejskimi, albo właściwie już na przedpolach miasta. Tu mamy taki właśnie przykład właśnie też z tego księgi norymberskiej, gdzie są właśnie przedstawieni powróżnicy w trakcie pracy. Właśnie widzimy tam taki długi, rozstawiony tor powróżniczy. Oczywiście ważne też kolejnymi teraz dziedzinami rzemiosła, które też miały bardzo ważne w życiu mieszkańców miast, były to rzemiosła spożywcze. Oczywiście w miastach istniały bardzo duże skupiska ludności, które nie wszyscy mieli dostęp do pewnego zaplecza rolniczego, stąd też produkty rzemieślnicze musieli zapatrywać się u rzemieślników. W Kołobrzegu się udało tutaj odkryć relikty jednego warsztatu piekarskiego. Tu mamy resztki bardzo słabo zachowane pieca chlebowego i tutaj jest tym taki związany budynek. Piec chlebowy został zbudowany z cegieł. Był to piec jednokomorowy. O powierzchni, jak się to szacujemy, jego powierzchnia mogła wynosić wewnętrzna około 10 metrów kwadratowych, czyli jednorazowo w tym piecu można było wypiec około 101 kg bochenków chleba, czyli to była duża pojemność pieca i też duże możliwości produkcyjne warsztatu. Tu mamy przekrój przez te ścianki, wnętrze pieca i tu się odłożyło, w wnętrzu pieca zostało wykonanych 10 warstw wypieku, czyli po prostu odnawiano te płyty do wypieku wieczywa i tak kolejna warstwa tam przerastała i to aż mamy 10 warstw, czyli to też świadczy o bardzo długim użytkowaniu pieca. Zresztą piece chlebowe, ich czas użytkowania nadciągać kilkudziesięciu lat. Czyli tutaj mamy właśnie taki przykład. I teraz zwróćcie uwagę, że to jak mamy budynek, który jest związany z tym warsztatem. Został on wykonany niezwykle starannie. Miał nie tylko drewnianą podłogę, ale też był zaopatrzony w system odwadniający. Co przy produkcji pieczywa, czyli te wszystkie elementy, które zapobiegały nadmiernemu zawilgoceniu budynku, co przy produkcji pieczywa miało szczególne znaczenie. Oczywiście chodzi nawet o składowanie mąki. A jako ciekawostkę podam, że pod tą podłogą utknęliśmy skupisko 70 bryłek bursztynu. Tak jakby jakaś ofiara zakładzinowa, nie wiem, coś na szczęście po prostu ktoś rzucił właśnie przy budowie tego budynku, czyli to może było, chodziło o pomyślność warsztatu. Oczywiście też jest piwowarstwo. W Kołobrzegu był też eksporterem piwa. Do miasta przyjeżdżali, przypływały statki i na potrzeby tych załóg statków też ci miejscowi browarnicy ważyli piwo. I oczywiście nie mamy takich śladów w postaci tych urządzeń produkcyjnych, które są odkrywane w innych miastach właśnie, które będą wyznaczały te warsztaty piwowarskie. Za to mamy bardzo duże znaleziska chmielu, czyli właściwie które było używane do produkcji, które było używane do produkcji piwa oraz dużo ziaren też jęczmienia. Czyli to oczywiście są to takie, można powiedzieć, pośrednie przesłanki, ale one są, poświadczają właśnie tą rozwiniętą i myślę, że wprowadzają też na dużą skalę produkcję piwa, bo to nie tylko było piwo wytwarzane na eksport, czy na zaopatrzenie załóg statków, a to był jeden z podstawowych ówczesnych napojów, oprócz wody i mleka. No i oczywiście rybołówstwo, chociaż trudno uznać rybaków za rzemieślników, ale są w ogóle zaliczani do tej właśnie grupy mieszkańców ówczesnych miast. Mamy tutaj ślady właśnie po rybołówstwie, które najbardziej takie są charakterystyczne.
Są to powłaki do sieci oraz gliane ciężarki do sieci. Na kilku działkach miejskich odnaleźliśmy bardzo dużą koncentrację tych właśnie przyborów i narzędzi do łowienia ryb. Stąd też domyślamy się, że też mogły znajdować się siedziby rybaków, ale o tym będzie za chwilę. No i wreszcie ostatnimi rzemiosłami, które się pojawiają w tym koło brzegu lokacyjnym, są rzemiosła budowlane, a to wynika z tego, że dopiero w drugiej ćwierci XIV wieku pojawiają się pierwsze kamienice murowane w mieście. Tu mamy przykład właśnie tutaj kilku rzemieślników właśnie związanych z obsługą różnych inwestycji budowlanych. Oczywiście jedynymi pozostałościami po pracy rzemieślników budowlanych są ich właśnie produkty, czyli domy mieszczan. Tu mamy właśnie przykład w trakcie wykopalisku odrozowania relikty kamienic mieszczańskich. To są mury właśnie te złużne, ogniowe. I tutaj mamy rekonstrukcję takich kamienic, jak one wyglądały. Chociaż się w Kołobrzegu kamienice pojawiły dopiero w drugiej ćwierci XIV wieku, to muszę tutaj dodać, że bardzo szybko miasto zostało zabudowane architekturą murowaną. Wynikało to też z takich pewnych zarządzeń przeciwpożarowych, żeby władze miejskie wręcz wymuszały na mieszkańcach budowę właśnie tych ścian ogniowych, czyli takich tych murów sąsiedzkich. One często były współfinansowane z sąsiadem i ten taki boom, można powiedzieć w dzisiejszym języku budowlany, spowodował, że już na w XV wieku, w pierwszej połowie XV wieku miasto wcześniej było w większości zabudowane właśnie w cegle, było zbudowane w cegle. Oczywiście nie tylko prywatne inwestycje. Rozpoczęto budowę murów miejskich, ratusz budowany wtedy był, czyli no, ci rzemieślnicy musieli tutaj bardzo aktywnie działać i na potrzeby tych różnych inwestycji na pewno działało bardzo dużo rzemieślników. Nie wiem, gdzie była cegielnia, tak tam nie znakowaliśmy jej w ten sam, ten nie było żadnych badań, chociaż źródła zmiękują obecność cegielni i tamtej znajdowali miejsce zatrudnienia inni rzemieślnicy, jak strychacze, kopacze, czyli to były całe zakłady produkcyjne zatrudniających no nie tylko niewykwalifikowaną, ale w tym sensie też i wykwalifikowaną taką kadrę pracowniczą, mówiąc to takim językiem dzisiejszym. I Państwu przedstawiłam wszystkie te rzemiosła, a teraz mówimy o tym najważniejszym, no gdzie to mieszka, bo trzeba pamiętać, że charakterystyczną cechą wszystkich miast takiej doby przedindustrialnej, zwłaszcza średniowiecznej, było łączenie miejsca zamieszkania z miejscem wykonywania pracy, czyli poszczególne rzemiosła starały się o pozyskanie takiej lokalizacji, która by umożliwiała jak najlepszy sposób ułatwiony sposób wykonania swojej pracy, ale też wiązało też się z pewnym prestiżem. Tutaj Państwu wymienię wszystkie czynniki, takie najważniejsze, które decydowały właśnie o lokalizacji warsztatów rzemieślniczych, czyli to była społeczna waloryzacja zawodu. Tutaj trzeba podkreślić, że ta waloryzacja się wyróżniała tym rodzajem surowców obrabianych przez poszczególne rzemiosła. Im droższy był surowiec, tym ten rzemieślnik miał większy prestiż. To mogę tylko dodać, że wtedy właśnie praca ludzka była nieporównywalnie tania w porównaniu do użytych surowców do wykonania danego produktu. W przypadku beczek drewnianych 2/3 produktu, w cenie końcowej produktu stanowiło drewno, a 1/3 praca bednarza. A w przypadku rzemiosł metalowych nawet do 80% w zależności od rodzaju metalu. Czyli tu są już takie właśnie rzeczy. Im rzemieślnik miał obrabiał bardziej cenny, bardziej poszukiwany surowiec, to tym wyróżniał się też w większym prestiżu. Oczywiście tam nie mówimy o kramarzach, bo to jest już inne, czy kierownikach sukna. I tu właśnie mamy tą społeczną waloryzację zawodu. Później mamy dostęp do surowców i bieżącej wody, dostęp do rynków zbytów, koszty transportu, usytuowanie w stosunku do głównych ciągów komunikacyjnych, powiązania kooperacyjne oraz ilość i rodzaj zużywanego surowca, odpowiednie zaplecze umożliwiające instalację niezbędnych urządzeń i prawidłowe przeprowadzenie całego cyklu produkcyjnego. Jeżeli teraz spojrzymy na plan miasta, właśnie zamieszczoną lokalizacją wszystkich odkrytych na terenie miasta właściwie lokacyjnego warsztatów rzemieślniczych, to zauważymy, możemy przewidzieć właśnie, jakie tutaj czynniki, jakimi czynnikami kierowali się poszczególni specjaliści przy wyborze miejsca zasiedlenia. Może zaczniemy od pracowni garbarskich.
Te wspomniane warsztaty, o których wcześniej mówiłam, mieściły się właśnie przy ulicy Giełdowej, w peryferyjnym rejonie miasta. Drugi warsztat też się mieścił w inny warsztat się też mieścił w peryferyjnym rejonie miasta i zarówno te warsztaty, jak i te warsztaty znajdowały się w bliskich sąsiedztwie cieków wodnych. Tutaj mamy Parsentę, a tutaj z kolei płynęła fosa miejska. Z tej strony to właściwie jest kraj miasta i to była fosa miejska. Bo proces produkcyjny właśnie w przypadku karbania skóry wymagał zużycia bardzo dużej ilości wody. Do wygarbania jednej skóry było potrzebne od 200 do 1000 litrów wody. To musiała być woda właściwie miękka, nie studzienna, ale właśnie pochodząca z tych otwartych zbiorników. I to też wpływało na to, że te warsztaty rzeczywiście znajdowały się na obrzeżach miasta. Właśnie chodziło o ten dostęp do wody. Drugą taką grupą zawodową, która też zasiedlała peryferyjne rejon miasta, to byli rybacy. Też wynikało też z ich niskiej pozycji społecznej, bo ludnością, rybołówstwem zajmowała się najwyżej ludność słowiańska, która też tam znajdowała się niestety w tych niższych warstwach ówczesnego i społeczności kołobrzeskiej. I mamy siedziby rybaków właśnie poprzez nagrodzenie różnych narzędzi związanych z rybołówstwem. Tutaj w rejonie nadrzecznym, podal kanału Młyńskiego. Mamy tutaj tak samo na tych działkach położone właśnie też tej peryferyjnej części miasta, nie podal fosy miejskiej. Oczywiście Szewcy. Tu mamy, jeżeli chodzi o działalność Szewców, to też nie tylko dobra lokalizacja się przejawiała w tym, żeby był łatwy dostęp do rynków zbytu, ale też do, w takich ulicach, gdzie było duże natężenie ruchu. I właśnie mamy dwie pracownie szewskie. Właśnie ta jedna jest przy tej ulicy dawnej tej Szewskiej, ale też ona znajdowała się przy też jednej z głównych ulic miejskich, bardziej takich właśnie wrzących się dużą maloryzacją, która była zamieszkiwana przez dość zamożne osoby, o czym świadczą też i zapiski w źródłach pisanych, i też inne znaleziska archeologiczne. W ogóle te wszystkie ulice, które właściwie prowadziły do rzeki, gdzie znajdowały się pomosty, przy których przyjmowały łodzie, ułatwiające komunikację z portem, wyróżniały się właśnie tą dużą waloryzacją społeczną. To się mieściły właśnie przy drugiej ulicy jatki chlebowe, to były kramy przekupniów, czyli tutaj mamy rynek, czyli były to ulice rzeczywiście znaczące. Mamy tutaj też ulicę Bramną, czy by się nazywała jedna brama, od niej wiodła tutaj przez tą ulicę droga do rynku. Tu była kolejna brama, ale tutaj taka już mniej, na tej była taka też droga objazdowa, obudmurna. I tu mamy też kolejną bramę, tutaj też ta droga, może być, że była bramna. I właśnie tutaj ta lokalizacja Szewców właśnie, żeby jak najbliżej tych miejsc, gdzie był duży przepływ ludzi, bo można było łatwo zbywać te towary. Bo należy pamiętać, że jatki, gdzie można było sprzedawać swoje towary, tak miejsca sprzedaży na wydzielonych placach, na ich zakup nie, czy dzierżawę nie mogli sobie wszyscy pozwolić. I duża ta część swoich tej sprzedaży odbywała się też w warsztatach rzemieślniczych. I mamy też tutaj przykład, że takie podporządkowanie dostępowi do klienta i miejsc sprzedaży właśnie w przypadku tych warsztatów, które zajmowały się produkcją galanterii skórzanej. I tutaj też odmieszczam właśnie przy tych ulicach, które były ważnymi ciągami komunikacyjnymi, przy ulicach bramnych, ale co już podkreśliłam wcześniej, te warsztaty znajdowały się tutaj albo w piwnicy, albo tam na zapleczu podwórza w tym wielkim budynku. To też wskazuje, że wcale ci rzemieślnicy nie musieli być właścicielami działek, a tylko mogli wynajmować tam urządzenia do produkcji. Czyli tutaj ta topografia też tutaj wygląda też tak inaczej. Nie można patrzeć, że ktoś był przy tej ulicy dużej waloryzacji społecznej, on był bogaty. To tak nie działało do końca. I tutaj właśnie mamy ten przykład. Mamy też położenie warsztatu piekarskiego w tej części miasta, niewielkiej odległości od jatek chlebowych, czyli od miejsc sprzedaży. I też możemy tutaj powiedzieć o warsztatach kowalskich. Tak jak mówiłam, trudno jest określić na podstawie znalezisk, jaka tam była prowadzona produkcja, ale na podstawie lokalizacji tych warsztatów możemy już wysuwać pewne wnioski dotyczące właśnie charakteru i działalności tych warsztatów. Jak już wspomniałam, tutaj była brama wjazdowa. I
Też, jeżeli chodzi o Kowali, to oni mieli też, ich działalność była podporządkowana takim właściwie dwóm rodzajom aktywności. Jedna z nich to była produkcja wyrobów na sprzedaż dla niejednego klienta, taka typowo na rynek, a drugim rodzajem działalności była praca na zamówienie i wykonywanie usług. Położenie pracowni przy bramie wjazdowej, przy ulicy tranzytowej może wskazywać na to, że ta działalność tego sektora była podporządkowana o obsłudze ruchu tranzytowego. Po prostu no, przejeżdżały tędy wozy, wiadomo, że się też psuje, wjeżdżali do miasta konni i tutaj właśnie było to dobre miejsce do wykonywania zawodu, dawało określone wymierne korzyści w postaci klienteli. Z kolei ten warsztat Kowalski, no tutaj był ptar grybny, to były trany krzykupniów, wyżej były jatki chlebowe, czyli też to było w miarę bliskie miejsce na lokację warsztatu, gdzie znajdowały się właśnie urządzenia handlowe, gdzie przebywały znaczne rzesze ludności. I oczywiście, jak wspomniałam, tutaj też była ta obrówka poroża i kości, właściwie kości więcej niż poroża, bo już to właściwie ten coraz częściej właśnie wraz z upływem czasu poroże było wypierane, a jego miejsce zastępowały kości bydlęce, ogólnodostępne, łatwe w obróbce i też, no, podejrzewam, też były stosunkowo tanie, stąd też ta powszechność i taniość surowca sprawiała, że ci rzemieślnicy znajdowali się raczej w tacy niższych warstwach tej hierarchii rzemieślniczej, nawet też społecznej. I właśnie ta lokalizacja tych warsztatów są o takich bocznych ciągach mało znaczących, tu mamy, jest przy rynku, ale ten rynek też nie był taki no, super ważny, jeżeli chodzi o sprzedaż ryb. I oczywiście te warsztaty, które są, to nie było stałe, jak ktoś się w jedno miejsce tam wprowadził, to tam taki jakiś musiał z tego to miejsce opuścić, to też wynikało z różnych przyczyn. Nie tylko losowych, czy tam, nie wiem, przeniesienie się w inne miejsce, pozyskanie lepszej lokalizacji lub też zgoła odmienna sytuacja, że no, jakieś tam zubożenie i trzeba było się przenieść w inne miejsce, no tak mówić, mniej atrakcyjne, ale też to się wiązało z pewnymi przemianami przestrzennymi, jakie miały miejsce w ciągu rozwoju Kołobrzegu. Następne. Jak Państwu wspomniałam, miasto w XIII wieku zajmowało tylko to niewielkie wyniesienie. Nie była zasiedlona ta trasa, zajmowała trasa Palsenty, która obejmowała, tu na tym zdjęciu pokażę, te kwartały. To tylko, to nie było miasto, zajmowało tylko ten obszar. Ten teren był w XIII i jeszcze w pierwszej połowie XIV wieku niezasiedlony. Stąd też wszystkie warsztaty, jakie odkryliśmy, datowane na ten okres, właśnie znajdowały się na terenie pokrywającym się z prywatnym zasięgiem miasta lokacyjnego. Ale w połowie XIV wieku miasto zostaje poszerzone. I co ciekawe, ta akcja poszerzania miasta wiązała chyba też się ze zmianą struktury zasiedlenia, imigracją rzemieślników. Opuszczają oni tereny tutaj właśnie pierwotne, te można powiedzieć staromiejskie w cudzysłowie, oczywiście ten stary obszar tego miasta i przenoszą się na teren nadrzeczny. To, co mogło się też wiązać, że działki to mogły być stosunkowo tanie, nie? I mogli pozyskać swoje własne miejsca do pracy, o czym właśnie świadczy ta niesamowita koncentracja warsztatów w rejonie nadrzecznym. I w mieście tym pozostało tutaj w tym jego centrum właściwie tylko piekarnia, która dalej funkcjonowała i jeden zakład warsztat galanteryjny, ale on też po prostu gdzieś tam funkcjonował na obrzeżach miasta przy murach miejskich. Jak Państwo widzą, zarówno w wcześniejszym okresie, jak i w późniejszym okresie nie odkryliśmy żadnych śladów aktywności wokół, na tych działkach ustawionych wokół rynku. Zwłaszcza od drugiej połowy XIV wieku, kiedy zbudowano ratusz, obszar rynku i dające tam działki właściwie znajdowały się w posiadaniu tylko najbogatszych mieszczeń. Były to najbardziej prestiżowe miejsca do zamieszkania w ówczesnym Kołobrzegu. Oczywiście rzemiosło kołobrzeskie to nie tylko te właśnie te produkty wdrażane na rynek miejscowy. Wspominałam też o produkcji, o eksporcie piwa. Ale też trzeba pamiętać, że nawet poświadczają źródła pisane, eksportowano inne wyroby.
Znamienne tutaj właśnie są liczne wzmianki o eksporcie obuwia kołobrzyskiego na targi do Skanii, gdzie odbywały się cykliczne połowy śledzi, w których uczestniczyło wiele miast hanzatyckich. Nawet Kołobrzeg miał tam wykupione swoje bazę połowową i też tam były sprzedawane produkty tych rzemieślników kołobrzeskich. To jakoś taką analogię podam, że istnieją zapisy właśnie w dokumentach sztalrunckich i greifswaldzkich, że nawet na targi do Skanii wywożono stamtąd naczynia gliniane. Być może taka sytuacja miała też miejsce w przypadku korcarzy kołobrzeskich, ale nie mamy o tych żadnych takich wzmianek. Dziękuję Państwu za uwagę.